Dzień zaczynam od zrobienia Miłoszowi zdjęcia do karty legitymacyjnej i zdjęcie musi w 70 mniej więcej procentach przedstawiać głowę. Tak, o, czyli z tamtego zdjęcia zrobiłem właśnie coś takiego. Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Teraz i tak jest bardzo fajnie, bo jest jeden, z tego co zauważyłem, jest jeden format zdjęć, czyli 35x45 mm, a jak pamiętam kiedyś, 20 powiedzmy lat temu, to było tak, że do paszportu było inne zdjęcie, do dowodu było inne zdjęcie, być może do legitymacji też było inne zdjęcie. A teraz jest fajnie. Jeden wzór i spoko. A jeszcze jedno, wydawało mi się to troszeczkę dziwne, ale wczoraj czy przedwczoraj mówiłem, że Miłoszowi zrobię zdjęcie właśnie takie i usłyszałem od jednej osoby, a czy to nie jest, czy nie trzeba iść do fotografa, bo potrzebny jest na przykład aparat, no nie? Nie, aparat nie jest potrzebny jest specjalny aparat. Nie jest potrzebny specjalny aparat, można zrobić zdjęcie tak naprawdę na białym tle, z zwykłym telefonem wystarczy zrobić zdjęcie, tylko jest kwestia tutaj oświetlenia. Ale jak jest dobrze oświetlona, tutaj ta część, samemu można zrobić na przykład na białym tle zdjęcie. Ewentualnie w Photoshopie rozjaśnić tło, bo wtedy będzie szare, prawdopodobnie bez lampy. Nie błyskając lampą, będzie tło szare. Ale da się to zrobić samemu. Dzisiaj ostatnia kolejka meczy. Dzisiaj graliśmy na prawdziwym boisku, nie było, znaczy wydawałoby się, że będzie jeszcze lepiej, ale tak jest dużo lepsze niż to, które nasze, czyli na boisku Concordii, klubu sportowego. Cześć, Concordia. I strzeliły dwie bramki, ale ten akurat na trawie, ten przeciwnik mi wyjątkowo odpowiada, dlatego że w poprzedniej rundzie, czyli na jesienią, w ostatniej kolejce, również strzeliłem 5 bramek i to był mój życiowy mecz, strzeliłem 5 bramek w jednej połowie. Teraz strzeliłem 2 bramki, czyli łącznie mam 7 bramek w samym tym zespołem. Cześć. Więc no, są czasami tacy przeciwnicy, którzy po prostu bardziej leżą. Jestem zadowolony. A jako drużyna na 14 zajęliśmy chyba 8-10 miejsce? Tak mniej więcej. A teraz czas na zakupy. Za godzinę, tak, bo mamy godzinę w tej chwili 12, o 13 zakończenie, więc muszę przez godzinę zrobić zakupy i o 13 z powrotem na zakończenie, na boisko. Wręczenie dyplomów i tak dalej, może nam się trafi fair play, bo raczej mało faulowaliśmy. Ty w sklepie spotkałem Miłosza, ty Milo, gdzie spałeś dzisiaj, u kogo? U Patryka. U Patryka spałeś, jak się spało? Dobrze. Dobrze, fajnie? Spałem z pieskiem. Z pieskiem spałeś? No, z takim malutkim Jorkiem. I teraz się do niej przyzwyczaił i jak już wychodziłem z Patrykiem, no, to do mnie, na nie skakał. Tak? I mnie głaskał, się z nim bawiłem piłką. I dzisiaj też idziesz spać do Patryka? A czy nie spać? Co? Bo tam nie śpimy. A co robiliście? Dużo rzeczy. Na przykład puszczaliśmy piosenki, no wiesz, tam... Zakupy zrobione, nawet wynagrodziłem siebie 2 lodami. Tak, 2. 2 bramki, 2 lody. Jeden miętowy, a drugi chyba almond, czyli migdałowy. A oprócz tego kupiłem dużo zupki chmielowej, regionalnej, różnych buteleczek dla spróbowania. No i oczywiście też jakieś tam mięsko i tak dalej, żeby było na mecze. Na mecze. Dzisiaj 4 mecze. Już leci, jeden leci, nie oglądam. No i zakończenie już się rozpoczęło. Zobaczymy, czy już mnie wyczytali mój zespół, czy nie. Zobaczymy. Oj, piłki. Mam najlepszego strzelca. Co? Kurczę. No to ja odbiorę za niego. Dobra, niech będzie, to będę kamerował, nie? No i dobrze. Gratuluję. W imieniu brata Marcin Mazur. Wierzymy, że nagroda dotrze do rąk właściciela. Dziękuję bardzo. Gratulujemy również wszystkim walczącym. Nawet nie wiedziałem, że Marcin zdobył nagrodę. I zapraszamy już. I to jest najlepsza drużyna Ligi Amatorskiej w Piotrkowie. Większość w podeszłym wieku panów, ale jednak... miał być uśmiech. Ale bez brzuszków. Bez brzuszków. Ale bez brzuszków. Najlepsi. Najlepsza drużyna. Obowiązki służbowe. Niestety zmusiły. Zwycięska drużyna dostała właśnie taki oto piłki. Antek. Tak. Wiesz co, nagram cię. Wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo może będziesz gwiazdą. Może. Ale raczej nie. Bo wie, dlaczego? Wiesz o tym, że jesteś bardzo dobry. No wiem. No, nagram cię. Może będziesz taki jak Messi kiedyś. I ten materiał kiedyś się przyda.
Ale ja mówię zupełnie poważnie. Tak, Maksiu, myślisz, że Antek jest najlepszy? Najlepszy? Czy nie? Przynajmniej tak było z 2 lata temu, nie wiem jak jest teraz, nie wiadomo jak się później kariera potoczy. Oby jak najlepiej. Idzie? Po południu melon też poprosimy coś takiego. Damian, no nie? Po południu też poprosimy coś takiego. Dawaj, nie? Misz, misz, misz! I tam znowu piłka, tam piłki będą mi tu piłki. Utrzymaj pianę, Seba, utrzymaj pianę. Uciągnij to. Nie dam rady. Daj radę, Jacek, daj radę. Jacek, tak. A ten. Idziesz do sklepu, po co idziesz? Po sklepu, znaczy po redaktus. Ja nie zdążyłem, byłem w sklepie, ale bym nie zdążył kupić, bo jechałem na zakończenie. A ty co chcesz? Perwol? Perwol. Perwol, to jest do prania? Tak. Ale może być jakiś inny, żeby co zrobić? Nie, nie może. Nie? Żeby co zrobić? To znaczy, że próbowałem z jednym proszków do prania, ale nie udało mi się. Slajma chcesz robić, no. Tak? Bo mam klej, ale kupiłem, bo już mi się skończył, bo to była taka tyka. Ten. Pokaż włosy. Ja cię kręcę. No jak pan Mateusz macie obcinać takiego spoconego? A ty już przyjdziesz już szkodź. Mówiłem tak. No tak nie może. Weź umyj szybko włosy. Dobra. Mateusz, nie wiem, bo on... Idź no, pokaż idź się. Umyj włosy. Ja to bym szybko umył włosy, raz, dwa, trzy. Nie, jak uważacie, no ile, mi nie przeszkadza. No ile, pół minuty to będzie? Nie. No. Wcześniej. Jak obcinasz, tak jak wcześniej było? A mogę zobaczyć, ile ma do kanału włosy? A teraz gdybyś miał ocenić... To tyle. Tyle? Tyle, no tak. A teraz gdybyś miał ocenić lepiej latem w długich czy w krótkich? W krótkich. Umyliśmy włosy, okay. Bo oj, to od razu lepiej. Ilo? A ty dzisiaj znowu nie śpisz w domu? Nie. Słuchaj, oglądam Argentynę z Islandią. Wiesz, że każdy zawodnik z Islandii ma końcówkę nazwiska Son. Son, no. Gudersson, Halsson i tak dalej, Son, tak. Tak u nich jest, że końcówka jest na Son. Sy, ony. No, u nas na przykład by to wyglądało Mazurson, no nie? Później Kowalski Son. No, Kowalski Son, tak. Mazurson. Królson. Oni tak mają właśnie. Potem można poznać Islandczyków. Przed chwilą był u mnie Damian i prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że to Damian, no bo tylko on wchodził, no ewentualnie ja. Stamtąd mi wyrwało, tam jest kabel antenowy. I po prostu mi go wyrwało i dosłownie z pół godziny męczyliśmy się, żeby po prostu podłączyć. Ale na szczęście już działa telewizja, bo nie działało. No i przy okazji oczywiście zagraliśmy sobie FIFA. I już jest, my jesteśmy na etapie ćwierćfinałów. Czyli niedługo będziemy kończyć mistrzostwa. Tutaj u mnie na osiedlu to praktycznie wszystkie bloki są zrobione, są ocieplone. I wiesz co, teraz ten robili chyba zanim jeszcze jest tylko jeden do zrobienia. Ale tak to fajnie będzie tutaj wyglądać, zobacz. Tutaj ten jest stary. Ale tutaj generalnie i te bloki, i te nasze, i tutaj widzisz te... Fajnie to wszystko wygląda. Nam blok ocieplili bodajże 3 lata temu. Miało być tak, że na 10 lat jakiś kredyt był wzięty i automatycznie chyba o 100, nie pamiętam, 100 czy 100 kilka złotych więcej miesięcznie mieliśmy płacić. Ale uważam, że to się opłacało. Po pierwsze wygląd, dużo lepiej wygląda, no i wewnątrz mieszkania jest dużo cieplej. Aczkolwiek takie ocieplanie to też jest minus, dlatego że to jest jakby puszka. Jest tak dobrze ocieplone mieszkanie, że muszą być po prostu, że nie ma przewiewu i łatwo wtedy o wilgoć.